No i zobaczcie, takie danie mi wyszło z piekarnika. Witam serdecznie, dziś wam pokażę przepis na szybkie ogarnięcie udek. Takich to będzie tani przepis, dobry przepis, który sobie w domu zrobicie i cała rodzina się naje i będzie naprawdę zadowolona. Więc ja już do przepisu gorąco zapraszam. Jeśli chodzi o główne składniki, no to wiadomo, można tego wszystkiego zrobić razy dwa. Ale dla mnie wystarczy, tak jak tutaj mam, 6 takich średnich ziemniaków, jedna papryka, tu mam dwie marchewki schowane, jedna cebula. Tutaj mam całą kostkę masła, aż tyle nie jest potrzeba, ale ja później jeszcze to masło będę później gdzieś wykorzystywał, więc ja zużyję całą kostkę masła. Oczywiście to jest od preferencji własnych. Ja wam później pokażę, co z tym masłem robimy i pokażę wam na końcu właśnie, jak przyrządzić te udka, żeby były bardzo, bardzo dobre. Tu mam zioła z ogródka i tutaj mam tak, mam tutaj oregano, taki mały pęczek, jeszcze wszystko kapie, bo wszystko jest umyte. No i tutaj mam lubczyk. No lubczyk już jest piękny, więc też użyję do tego dania lubczyk. No i oczywiście parę przypraw. Robota jest naprawdę prosta, więc zacznijmy od pokrojenia warzyw. No i później te udka wam pokażę, o co tu w tym wszystkim chodzi. Zapieczemy to w takim o naczyniu do zapiekania, w piekarniku wszystko i macie obiad z jednego gara, jak to się mówi. No dobra, zaczynajmy. No więc na początek uporajmy się z warzywami. No tak, tutaj już Kacper był i obgryzł mi kawałek marchewki. No ale spoko, to jest moje dziecko i luz. Niech sobie gryzie te marchewki, jak nie smakują. Dobra, marchewkę pokroimy sobie w słupki. Jak widzicie, to jeszcze na połowę. I to wszystko wrzucam od razu do takiej większej miski. No bo muszę te warzywa przecież wymieszać z przyprawami. Teraz zajmiemy się papryką. Jak pewnie zauważyliście, doszła jeszcze czerwona cebula. Przypomniało mi się, że kiedyś robiłem właśnie czerwoną cebulę z warzywami i była bardzo dobra, więc też jeszcze czerwona cebulka tutaj doszła, tak w międzyczasie. Dobra, no i teraz paprykę. Paprykę sobie pokroimy również w słupki. I jeszcze na połowę. I takie słupeczki widzicie. Pa, do miski to wszystko leci. To jest bardzo szybki obiad, naprawdę naprawdę fajny w wykonaniu. Godzina pieczenia około i macie obiad z głowy. No i macie warzywa i ziemniaki będą. No, taki kompletny obiad, raz, dwa, trzy w mig. Teraz cebulę w takie większe cząstki można pokroić. Nie musi być jakieś tam drobno. Ona się upiecze, to nie będzie ostro, ona będzie fajna, fajna cebula. O, coś takiego. No i pięknie. Tu mam ziemniaki. Ziemniaki jeszcze mam zamoczone, co prawda, w wodzie, żeby nie ściemniały. Dobra, kroję sobie takie ósemki, czy tam powiedzmy nazywa się to ósemka, ale chodzi o to, żeby były takie o udeczki, nie za grube, żeby to się też nie wiadomo jak długo piekło, bo w sumie będzie najważniejsze to, żeby ziemniaki były odpowiednio miękkie. Bo na pewno będą dłużej się piekły jak udka, więc żeby to wszystko w miarę w podobnym czasie doszło. No i teraz musimy sobie to wszystko doprawić, więc na pewno wejdzie tutaj sól i soli, dam tutaj dwie łyżeczki na tą ilość warzyw, no bo ziemniaki wam wciągną sól, pamiętajcie. Dam tutaj sobie czosnek niedźwiedzi, dam sobie tutaj dwie łyżeczki. Mam tutaj też zioła prowansalskie i tych ziół dodam jedną łyżeczkę. Nie chcę za dużo, nie chcę zabić tych smaków tych warzyw, bo to zioła prowansalskie to jest po prostu ogień. Mam tutaj też pieprz ziołowy. Jak zauważyliście, pieprz ziołowy dodaję prawie wszędzie i warto się nad nim pochylić, bo kiedyś się go bardzo dużo stosowało. Teraz widzę, że tak kuchnia odchodzi od pieprzu ziołowego. On jest naprawdę bardzo fajny. To jest wspaniały pieprz. I dodam tutaj również troszeczkę pieprzu, powiedzmy taką płaską łyżeczkę pieprzu, żeby zaostrzyć trochę tutaj smaki. Dobra, teraz to wszystko poleję delikatnie oliwą. 25 ml oliwy wystarczy w zupełności. Chodzi o to, żeby te wszystkie przyprawy się poprzyklejały do tych warzyw.
I tak prawdę mówiąc, warzywa już mamy przygotowane. Mam tutaj też naczynie, w którym będziemy to piekli i wysypuję te warzywa. No tak, no pewnie, że tak. To mówię bez kombinacji, jest obiad. O, zobaczcie. Na tym upieczemy sobie teraz te ćwiartki z kurczaka, które chyba są najtańszym mięsem, które w sklepie można dostać, kupić. Także obiad będzie stosunkowo tani i bardzo dobry. Więc lecimy dalej już z tymi udkami. Zaraz wam pokażę, po co jest to masło. No i teraz mamy te moje udka nieszczęśliwe. I teraz co? No różnie powiecie mi, ale ja robię tak. Ja tego tutaj nie chcę, tego tłuszczu tutaj. Ja go w ogóle nie potrzebuję. Ja go mogę sobie dorzucić, jak będę, nie wiem, rosół gotował, ale tego tu nie potrzebuję. Chcę trochę maksymalnie oczyścić te udka. One są umyte, co prawda, to jest tak, ale po prostu takie zbędne przyrosty mi są tu absolutnie niepotrzebne. Chcę mieć takie udko, ładną taką ćwiartkę kurczaka. No widzicie, oni to zostawiają, ten tłuszcz, bo nie mają co z tym robić, a za niego płacimy, nie? No, także ten kuper też wykroję. Z tym kuprem to jest tak, że normalnie można to jeść oczywiście bez tych piór tutaj, tylko widzicie, oni nie wykrawają tego gruczołu tutaj. Tu jest taki gruczoł, który trzeba wykroić, jeśli chcecie to zjeść. Spoko luz, bo to można zjeść, to jest nawet bardzo dobre, tylko że chodzi o to, że ten gruczoł trzeba tutaj wyciąć, a jest niewycinany nigdy. Przynajmniej tak u nas na wsi się robiło, że ten gruczoł się wycinało ładnie. Widzicie. Ale ja odkrywam cały kuper. Teraz wiecie, jedni jedzą, drudzy nie jedzą, więc wytnę i spokój. No na pewno tutaj, mówię, ten tłuszcz to chcę wyciąć, nie? To łódko i lepiej wygląda i naprawdę aż chce się jeść. Ten tłuszcz można zamrozić, mówię, będziecie robili rosół, chcecie jakiś bardziej tłusty, to możecie sobie dorzucić i będzie idealnie. Dobra, więc mam oczyszczone udka. Wrzucę je sobie tutaj z powrotem do miski, bo zaraz będziemy dalej z nimi pracowali. Ale na początku przygotujemy to masło, które jest bardzo istotne w tym przepisie. No i spójrzcie teraz na to. Mam tutaj to masło, tą moją kostkę i taki mamy talerz, taki głęboki w sumie od zupy, ale to jest taki mniejszy talerz. Mógłbym to robić sobie blenderem, mógłbym to robić malekserem, ale zrobię to sobie widelcem, żeby później nie mieć tyle zmywania. Pokroję je sobie takie mniejsze kawałki. One, to jest miękkie masło, to nie jest takie z lodówki. Ono już tu chwilę stoi, właśnie na potrzeby tego przepisu. No i spójrzcie, mam tutaj to zioła i te zioła biorę i muszę je naprawdę na dość drobno pokroić. Pokroić lub posiekać, jak tam chcecie. Ale to pachnie, bo to zioła z ogrodu, one tak pachną. To jest taki zwiastun wiosny w mojej kuchni, jak zioła tak mocno pachną. Pyszne to będzie. No i zioła już posiekałem, to teraz tutaj dodamy sobie dwa ząbki czosnku jeszcze tych ziół. Okay. I dosłownie troszeczkę dla akcentu zestu z cytryny, żeby to wszystko, to danie odświeżyć. Dobra, cytryna to jest taka opcjonalna sprawa tutaj, ale kiedyś robiłem kurczaka w sosie cytrynowym, był świetny, więc teraz to wszystko to tylko tak delikatnie wymieszam, zbiorę i wrzucę do tego masła. Pięknie pachnie, do tego jeszcze teraz ta cytrynka, ten czosnek, bajera. Ok. Oczywiście bez soli się nie obędzie. Więc dodam tutaj połowę łyżeczki soli.
i można też dodać troszeczkę pieprzu takiego drobno mielonego, już nie takiego grubego jak przedtem dodawałem, bo to będzie w tym maśle, to musi być taki drobny, i połowa łyżeczki. Ok, teraz ta najgorsza w sumie część tej roboty. Piekarnik już mi się rozgrzewa na 180 stopni, funkcja dół termoobieg, bo to już jest końcówka praktycznie przepisu, i musimy to masło połączyć z tymi ziołami. No im to masło będzie mniej twarde, tym lepiej, ale nie jest to wielka tu sztuka. Chwila, moment i zaraz to będzie zrobione. Tak jak mówiłem, można malakserem, no ale to jest dużo mycia, bo to ten malakser później umyć, to też gar wielki stoi na kuchni, kurczę, a tak to widelcem się ogarnie, talerz do zmywarki. W sumie widelec, talerz do zmywarki i cześć. Ok, na potrzeby tego filmu i na tego kurczaka to w zupełności wystarczy, tak jak to jest zrobione. Teraz tak, bierzemy kurczaka, ćwiartkę kurczaka, i tutaj pod tą skórę wkładamy palce, tu, robimy kieszonkę, tu, aż do samej nogi, spokojnie, ta skóra, ona tutaj wytrzyma, to jest po prostu ciągliwe, jest spoko. Biorę tego masła i według swego uznania ja nie oszczędzam. Wciskam to masło, rozprowadzam z tymi ziołami. Zobaczcie, tutaj pod tą skórą tu jest masło. To zacznie się piec, to zacznie tam w środku buzować, zaczną się przenikać te smaki. Część tego masła wyleci na warzywa i doda też im smaku. Powiem wam, to będzie mniamka. Dobra, no i lecimy z następnym, tutaj nie ma się co bawić. Rozrywam tak, żeby z jednej strony nie była ta skóra do końca rozerwana, a tu jeszcze nie wykroiłem kawałek. Też się tego pozbywam tłuszczu niepotrzebnego. I tu widzicie też robię kieszonkę, żeby to masło tam miało, mogło wejść, miało tam prawo zaistnieć. O, można tutaj sobie, widzicie, wcisnąć. Rozprowadzacie masło poprzez uciskanie. Ono jest tutaj na całej powierzchni teraz w tym momencie, nie? Zobaczcie. Są proste sprawy, ale to później jest bardzo dobre, bo każdy lubi tą skórkę sobie zjeść, a każdy też chce mieć, żeby to mięso było soczyste, żeby było pyszne, żeby miało jakiś smak. A często jest tak, że to mięso po prostu jest takie nijakie. A dzięki temu zabiegowi i mięso dostanie dobrego smaku. I nie musicie tego marynować przez całą noc, czy kurczaka można krócej, ale najlepiej przez całą noc by było marynować. Tu nie trzeba tego robić. Tak jak mówiłem, zużyłem kostkę masła, ale jak widzicie, nie oszczędzam. To raz, a dwa, jak zostanie, to ja to jeszcze mam na to jeden patent. Do wykorzystania jeszcze będzie, także to masło ziołowe zawsze można gdzieś wykorzystać. Dobra. No i ostatnia noga. Ok, dobra. Na razie dajemy temu spokój. Ja tu muszę ogarnąć to wszystko i zrobimy ostatni etap przygotowywania tego kurczaka. Po prostu musimy go doprawić dobrze i już wracamy do tematu, tylko ja to ogarnę. No i teraz tak. Przykładam je na tą stronę z mięsem i według tego, co to się kiedyś robiło, wezmę tylko trochę soli. Z tej strony tylko posolę. Wezmę majeranek. I trochę tylko tego majeranku tutaj. Tak kiedyś zawsze kurczaka w środku się majerankiem po prostu sypało. Tak samo zrobię tutaj. To jest mokre, także ten majeranek za chwileczkę się nieźle przyklei do tego. Ale powinien być właśnie z tej strony mięsa, tam gdzie jest mięso odkryte bez skóry. Dobra. Teraz biorę te piękne warzywa i układam te ćwiartki. Aha, bo to jest prawa i lewa noga, no tak.
żeby mi się dobrze układało, to bym musiał teraz, ja to zacznę od tej nogi. Tak. Tak są nóżki pięknie ułożone. Teraz parę przypraw na górę, żeby to wszystko miało sens i logikę. Oczywiście sól. Oczywiście pieprz. Oczywiście troszeczkę czosnku granulowanego. No i papryka słodka wędzona. No słuchajcie, tym już kończę. Ja to teraz przykrywam. Wkładam do piekarnika na 180 stopni, funkcja termoobieg i grzanie od dołu. I pod przykryciem około godziny będę to zapiekał. Później na 10 minut zdejmę pokrywkę, żeby po prostu wszystko dobrze się przyrumieniło, żeby to fajnie wyglądało. Także widzimy się już na degustacji. Takie danie mi wyszło z piekarnika. Dokładnie godzinę i 10 minut to piekłem wraz z zapiekaniem 10-minutowym, bo wiadomo, jak zjem przykrywkę, to to mięso było blade, a żeby było takie ładne, wszystko rumiane, no to trzeba te 10 minut zapiec. Więc godzina i 10 minut w piekarniku 180 stopni, słuchajcie, dół i termoobieg. No i teraz sobie nałożymy. Oczywiście w międzyczasie sprawdziłem, czy wszystko jest już miękkie. No i tutaj sobie wyciągnę łódko. Są ziemniaki w pysznym sosiku, bo to jest wszystko, to jest to masło, które wypłynęło praktycznie. Jeszcze sobie tutaj wezmę trochę dla koloru różnych warzyw. O. Oczywiście posypałem sobie to pietruszką. No, już mogę to odnieść. I zobaczcie, tak to danie się teraz prezentuje na talerzu. Proste sprawy. Zacznijmy może od ziemniaków, czy są miękkie. No, oczywiście, że są miękkie. Marcheweczka. Mięciutka. Ach, to jest dobre. Te warzywa robią robotę. Teraz kurczak. Dajmy tą skórę i zobaczcie, co tu się stało pod nią. Bo wiadomo, skóra zawsze jest dobra. Ale tutaj to mięsko. One jest ugotowane w tym maśle. Ale to jest petarda. Ten lubczyk tu daje radę. Naprawdę tu daje. O, to jest pyszne. Czekajcie, bo się oparzyłem trochę. A jak gotuję, to piję. Karmi 00. Tak sobie popijam zawsze, jak coś gotuję. Ale nie może to być nic z alkoholem, bo bym przesadził z przyprawami, a to jest... Dlatego nie można zrobić. Kacperek! Kacper! Kacperek! Poszedł do góry, a już go wołam. Kacper! Chodź do taty, spróbujesz. Mięska. Poczekaj, bo jest gorące. Trzymaj, kurczaczek, spróbuj. Dobry! Dobry jest? Tak głośno powiedz, żeby wszyscy słyszeli. No to super, widzicie, Kasprowi też smakuje. On lubi takie tam kurczaczki, te sprawy, ale wszystko musi być fajnie przyprawione, zbalansowane i tak dalej. A tu naprawdę to masło robi robotę. On o tym nie wie, ale tak właśnie można przygotować kurczaka, że powciskacie mu tamtego masła z różnymi ziołami. Wiadomo, zioła można pokombinować sobie, dodać inne. Kto co lubi, kto co ma, ale warto ten sposób właśnie zrobić. Słuchajcie, ja Was serdecznie pozdrawiam, przepis oczywiście polecam. Zabieram się za gotowanie następnego pysznego przepisu. Robię jeszcze teraz kapuśniak z młodej kapusty. To też takie lekkie, fajne danie, więc zapraszam na mój kanał po więcej pomysłów, inspiracji, przepisów i do zobaczenia.